Zapraszam na serwis sportowy. Zaczynam od wizyty w austriackim Schladming. Od blisko godziny trwa tam rywalizacja mężczyzn w slalomie gigancie. Stawką medale 42. alpejskich mistrzostw świata. Zajrzyjmy zatem na antenę TVP Sport, gdzie trwa transmisja z zawodów. Zakończył się pierwszy przejazd. Prowadzi Amerykanin Ted Ligety. Do kwalifikacji giganta zgłoszono ponad 130 zawodników, ale kilku nie przystąpiło do startu. W tym gronie niestety znalazł się także Polak Michał Kłusak. Drugi z naszych reprezentantów, Maciej Bydliński, zajął w eliminacjach dobre 10. miejsce. A na alpejskich mistrzostwach świata w Schladming wczoraj doszło do sporej niespodzianki. Nie Słowenka Tina Maze, a Francuska Tessa Worley została złotą medalistką w konkurencji slalomu giganta. Pierwszy przejazd i Tessa Worley wygrywa z faworytką Tiną Maze o ponad sekundę. W drugiej próbie Francuska znów najszybsza. Mistrzostwo świata, życiowy sukces. Tina Maze srebro, brąz dla Austriaczki Ani Fenninger. Agnieszka Gąsienica-Daniel była 29. Biatlonowy bieg na 20 km w Nowym Mieście, także walkę o medale mistrzostw świata. Złoto zgodnie z oczekiwaniami dla Francuza Martina Fourcade'a. Tim Burke, amerykańska rewelacja, na drugim miejscu. Trzeci Szwed Fredrik Lindström. Najlepszy z Polaków Łukasz Czurek, 41. A warto przypomnieć, że dzisiaj od 17.10 w TVP Sport pobiegnie sztafeta kobiet. O medal powalczą Krystyna Pałka, Magdalena Gwizdoń, Monika Chojnicz i Weronika Nowakowska-Ziemniak. Warto ściskać za nie kciuki. Do zobaczenia.